Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Wbrew cenzurze Tomasz Jankowski, wraz ze mną Mateusz Piskorski, witam. Dzień dobry. Dziś na zdrowy rozum i na zdrowy rozum pytamy, czy Rosja jest cywilizacją, ale tak naprawdę pytamy o to w kontekście nowego dokumentu, o którym z polskich mediów mogli się Państwo dowiedzieć niewiele, a właściwie wszystko w takim tonie sensacyjno-paranoiczno-histerycznym. No, chociaż tutaj uczciwie oddam, że Ośrodek Studiów Wschodnich taką małą, co prawda kilkuakapitową analizę, no ale jednak opublikował, chociaż nie odbija się ona szerokim echem. A chodzi oczywiście o dokument określający nową koncepcję polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Dokument opublikowany całkiem niedawno, 31 marca tego roku, i dokument, który jest pierwszym tego rodzaju dokumentem od prawie 7 lat. Co chyba znaczy, że mamy do czynienia z pewnymi zmianami. Gołym okiem je widać, a wracając do omówienia go w polskojęzycznych mediach, proszę Państwa, mało kto potrafi przeczytać ponad 50-stronicowy tekst podzielony na 6 rozdziałów i na dość szczegółowe zapisy. Nie miejmy pretensji do polskojęzycznych dziennikarzy nie znających ani języków obcych, ani nie mających najmniejszego nawet pojęcia o meandrach planowania strategicznego polityki zagranicznej, żeby ambitnie podeszli do tego tematu i Państwu ten temat przedstawiali. Tym bardziej, że nie było takiego zamówienia ze strony wydawców i redaktorów naczelnych. A poza tym po co omawiać? Przecież my o Rosji już wszystko dawno wiemy, prawda? Natomiast na wbrew cenzurze raczej zagląda widz ambitny, więc jak rozumiem, będzie to interesujące wydanie. No właśnie, zacznijmy może właśnie od tego tytułowego pytania, które sobie stawiamy, bo w tej koncepcji taka teza, jeśli chodzi o autorów nowej doktryny polityki zagranicznej, no to taka teza jest postawiona, tak? Że Federacja Rosyjska jest emanacją państwową jednak cywilizacji odrębnej, innej. Zaznaczmy, że autorami są urzędnicy, eksperci, analitycy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kierowanego, jak Państwo wiecie, przez ministra Siergieja Ławrowa od wielu już lat, 20 niemal, o ile się nie mylę. No i cóż, zapytam przy następnej okazji. Czytamy bardzo ciekawe stwierdzenie, już na samym wstępie, właściwie w części tego dokumentu, który możemy określić mianem preambuły. Zacytujmy. Odrębne, mowa o Rosji, państwo, cywilizacja. Ogromne mocarstwo eurazjatyckie i pacyficzne, jednoczące naród rosyjski i inne narody stanowiące kulturowo-cywilizacyjną wspólnotę ruskiego świata. Ruski mir, dlatego określamy w wolnym naszym tłumaczeniu, ruski świat, żeby odróżnić od rosyjskiego, pokazać jądro cywilizacyjne. I właśnie ten dokument, w odróżnieniu od poprzednich strategii, w odróżnieniu od poprzednich tekstów programowych, bo to jest niezwykle istotny tekst programowy, używa pojęcia państwo, cywilizacja. Dzieli nam generalnie świat na podmioty cywilizacyjne. Nie podmioty ekonomiczne, jak wcześniej stosowano taki podział. Nie podmioty państwowe czy państwa narodowe, tylko na obszary, wielkie obszary cywilizacyjne. I to jest chyba najbardziej rewolucyjne ze stwierdzeń, które tutaj padają. Rosja, wbrew określeniom niektórych znów publicystów, czy to zachodnich, czy to naszych krajowych, polskich, nie buduje swojej tożsamości, w tym tej tożsamości międzynarodowej, na żadnym razie jakimkolwiek nacjonalizmie. Mówi się o nacjonalistycznej dyktaturze i tym podobnych określeniach. Tu mamy wręcz pewną antytezę państwa narodowego czy monoetnicznego, wskazanie na to, że to cywilizacja. No to jest odrębna. Tożsamość imperialna, a nie narodowa w takim znaczeniu zachodnioeuropejskim, prawda? Zdecydowanie. I dalej w tej preambule, w tej części, którą możemy określić mianem preambuły, mamy ciekawe odwołania. Otóż tak, jest stwierdzenie wprost. Rosja jest spadkobiercą w sensie prawno-politycznym Związku Radzieckiego. Nikt się tego już nie wypiera. Mocarstwowości radzieckiej. Powiedziane jest to wprost. Powiedziane jest też wprost, że najistotniejszymi dwiema częściami składowymi dorobku epoki radzieckiej, który współczesna Rosja chce przypominać, w pewnym sensie kontynuować, jest po pierwsze oczywiście zwycięstwo w II wojnie światowej. A po drugie likwidacja kolonializmu. No właśnie, czyli walka o interesy państw nazywanego wówczas
nazywany wówczas trzecim światem. No jest to też zdecydowany zwrot, to my tutaj często Państwu prezentujemy, prawda, jak mówimy właśnie w ramach tego Na zdrowy rozum, na temat relacji Rosji z krajami spoza tego tak zwanego wolnego świata. Myślę, że to też jest taki ukłon trochę w tą stronę. Pojawia się w tej koncepcji polityki zagranicznej określenie dzierżawa. Oznacza ono w wolnym tłumaczeniu mocarstwo czy potęga. Rosja ustanawia się, no i jest obiektywnie zdaniem również uczonych amerykańskich, choćby profesora Mersheimera, mocarstwem regionalnym. Mocarstwem regionalnym jednocześnie w tej nowej strategii wyraźnie pojawia się takie nawiązanie do tego, że właściwie ona chciałaby w pewnym sensie powrócić do stanu mocarstwa globalnego, tego stanu, który miała przez pewien okres w epoce radzieckiej. To też dość jasno jest wyartykułowane. No ale jednocześnie też pada ten postulat świata wielobiegunowego. Świat ma być wielobiegunowy, tak, ona ma być jednym czyli z wielobiegunów. Czyli nie świata, bo to trzeba zaznaczyć, nie świata zdominowanego przez Rosję. Rosja nie ma ambicji zastąpić Stanów Zjednoczonych na stanowisku hegemona, tylko ma ambicję zabezpieczyć swoje interesy w regionie, a jednocześnie zadbać o to, żeby świat był właśnie wielobiegunowy, czyli świat złożony z wielu różnych graczy, wzajemnie neutralizujących się, można powiedzieć, jeśli chodzi o rywalizację. Pada tam wprost stwierdzenie. Świat bez hegemonii, o czym powiedziałeś, i bez neokolonializmu. Kiedyś Rosja walczyła, czy Związek Radziecki walczył z kolonializmem, jak wiemy, wspierał ruchy dekolonizacyjne, narodowo wyzwoleńcze. Dzisiaj deklaruje, że wspiera walkę z neokolonializmem na wszystkich właściwie kontynentach, do czego zaraz przejdziemy. I tu mamy taki ciekawy wątek. Jaki jest cel? To jest cel negatywny, od razu zaznaczmy. Przeciwstawianie się czemuś. Cel rosyjskiej polityki zagranicznej. Zacytujmy autorów. Usunięcie fundamentów dominacji Stanów Zjednoczonych i innych nieprzyjaznych państw w sprawach światowych. Stworzenie warunków do wyrzeczenia się przez wszystkie kraje ambicji neokolonialnych i hegemonistycznych. I to jest też ciekawe, że tutaj nie ma takiej nadmiernej dyplomacji, to znaczy nie ukrywają twórcy dokumentu tego, kogo postrzegają za dotychczasowego hegemona. Zazwyczaj się unika używania takich bezpośrednich nazw, publikując takie strategie. Tak, a jednocześnie pojawia się po raz pierwszy określenie tożsamości rosyjskiej na takiej kontrastowej wobec szeroko rozumianego Zachodu zasadzie. To znaczy we wszystkich dotychczasowych dokumentach tego rodzaju myśmy mieli od lat 90. nieustanne podkreślanie, że Rosja uznaje się, czy aspiruje do bycia częścią szeroko rozumianego Zachodu. Tego globalnego, wielkiego Zachodu, w sensie gospodarczym, w sensie kulturowym, ustrojowym, to miał być Zachód, no to była tylko taka, trochę na wschód. Tak, ambicja dołączenia do tego stołu wielkiego, no ale to ja może zacytuję już z dokumentu. Rosja nie uznaje się za wroga Zachodu i nie izoluje się od niego. Ale już jest rozróżnienie, prawda? Nie ma wobec niego wrogich zamiarów i liczy, że w przyszłości państwa należące do zachodniej wspólnoty zaczną zdawać sobie sprawę z bezsensowności swojej konfrontacyjnej polityki i ambicji hegemonicznych. Wezmą pod uwagę skomplikowane realia świata wielobiegunowego i powrócą do pragmatycznej współpracy z Rosją, kierując się zasadami suwerennej równości i szacunku dla wzajemnych interesów. W związku z tym, co powiedziałeś, jak wcześniej kształtowano te relacje Rosja-Zachód według podobnych dokumentów, no to to jest przełom. Zdecydowanie jest to przełom, jeszcze chwilę pozostając przy świecie zachodnim. Proszę Państwa, jak wskazuje wielu komentatorów, wpływowych komentatorów polityki zagranicznej rosyjskiej, m.in. z kręgu pisma Rosja w globalnej polityce, choćby Siergiej Karaganow, Rosja najprawdopodobniej znajdować będzie się w stanie konfrontacji z owym Zachodem przez jakieś dwie najbliższe dekady. Ten dokument ma charakter dokumentu strategicznego, więc musi brać pod uwagę również te prognozy. Prognozy, które no nie są zbyt optymistyczne, jeśli chodzi o możliwość normalizacji stosunków z owym Zachodem. Ale uwaga, w tej doktrynie mamy bardzo ciekawy komunikat skierowany do przedsiębiorców z tego Zachodu, do firm z tego Zachodu, do podmiotów, krótko mówiąc, prywatnych. Znów, proszę Państwa, zacytujmy, co
rosyjskie MSZ, a koncepcja jest zatwierdzona przez Władimira Putina, czyli dekretem prezydenckim na najwyższym szczeblu, mówi do tych przedsiębiorców, że zależy im, Rosjanom, na zachowaniu otwartości na pragmatyczną współpracę z kręgami biznesowymi krajów nieprzyjaznych. Tak, czyli rozróżnia się politykę państwową od polityki i czy interesów, pragmatycznych interesów przedsiębiorców. Pewnie również dotyczy to Polski. No ale też są wyznaczone priorytety, z których ostatni jest takim sztyczkiem w nos dla tego, jak dzisiaj Zachód wygląda. Może to znaczy tutaj priorytetem, jaki jest cel, od tego powinniśmy zacząć, bo w tym dokumencie o tym sporo się mówi. Są pewne wartości, które stanowią busolą dla polityki zagranicznej całej realizowanej przez państwo, w tym przypadku Rosję. Otóż dla nich tymi wartościami, po pierwsze, jest suwerenność. Tu bardzo wiele mówi się o zakazie ingerencji, zresztą opartym na poszczególnych dokumentach ONZ-u, o ONZ-cie jeszcze za chwilę powiemy, zakazie ingerencji w sprawy wewnętrzne, czyli oczywiście sprzeciw wobec wszelkich kolorowych rewolucji, przewrotów organizowanych głównie w ostatnich latach przez Zachód. To drugie, też zresztą Chińczycy to podnoszą bardzo mocno ostatnio. Tak, to jest bardzo zresztą analogiczne, podobne do dokumentów chińskiego MSZ-u bardzo wielu z ostatnich lat. Mamy rozwój gospodarczy jako wartość sama w sobie również, ale ten rozwój gospodarczy ma się przekładać na wzrost poziomu życia społeczeństwa rosyjskiego. To jest takie hasło, które kiedyś można byłoby sprowadzić do, zresztą w Polsce też ono brzmiało z ust nieżyjącego Andrzeja Lepera, do postulatu ekonomizacji stosunków międzynarodowych czy polityki zagranicznej. Polityka zagraniczna jest jedynie instrumentem służącym podniesieniu poziomu życia własnych obywateli, własnej ludności. I ten wątek też się tutaj pojawia. No i jako ten wątek pewnie kontrowersyjny dla wielu, cóż, ochrona wartości tradycyjnych. Ochrona wartości tradycyjnych, czyli to przeciwstawienie Zachodu, progresywistów zachodnich i tradycjonalistów wschodnich. To warto też podkreślić, że to jest po prostu jednoznaczna odmowa podporządkowywania się różnego rodzaju agendom ideologicznym, tym nowoczesnym. No to już na inny program pewnie, żeby je wszystkie omówić, no ale państwo pewnie zdajecie sobie sprawę, o które chodzi. Pozostała jeszcze w Rosjanach wiara w instytucje międzynarodowe, te powołane oczywiście po II wojnie światowej, z ONZ na czele. I znów w tym dokumencie wybrzmiewają kilkukrotnie co najmniej postulaty trzymania się podstawowych zasad, przede wszystkim Karty Narodów Zjednoczonych i innych dokumentów ONZ-u, przywrócenia roli ONZ-u w stosunkach międzynarodowych. No to się wiąże z konstatacją, że ona jednak upadła. A no właśnie, no niestety jest upadająca, jak wszyscy wiemy. Natomiast, żeby nie upadła, co proponują Rosjanie? Otóż wszelkie konwencje, wszelkie traktaty ONZ-owskie mają być sformułowane w sposób jasny, nie budzący wątpliwości, nie pozwalający na dwuznaczne interpretacje i nadużycia. To po pierwsze. No, to jest trochę ryzykowny uniwersalizm, no ale dobra. No tak, ale chodzi o minimum zasad rządzących, porządkujących życie międzynarodowe. Natomiast o to minimum, które można wynegocjować powszechnie na forum ONZ. No i żeby ONZ był tym podmiotem, prawda? Bo to tak samo odnośnie sankcji w tym dokumencie. Znaczy wyraźnie strona rosyjska twierdzi, że sankcje powinny być możliwe jedynie w przypadku rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. No, Rady Bezpieczeństwa ONZ, której rezolucję Federacja Rosyjska jest w stanie zablokować w każdej chwili. Prawda? I Chiny. Chińczycy mówią to samo. Tylko, no, ale proszę Państwa, kiedyś tak było. My już może nie pamiętamy, ale kiedyś pierwotnie międzynarodowe stosunki gospodarcze opierały się na tym właśnie, że jedynie Rada Bezpieczeństwa ONZ miała prawo nakładania sankcji gospodarczych na kogokolwiek. To dopiero niedawno, wskutek polityki Stanów Zjednoczonych, ich nacisków na inne kraje, sankcje zaczęły mieć charakter arbitralny, właściwie dowolny. I jednostronny. I narzucany przez prawodawstwa krajowe, łącznie z przepisami karnymi, wprowadzeniem przepisów karnych za nieprzestrzeganie. No tak, teraz już jest tam, że za omijanie mają pracować, no ale to też no właśnie. Inny temat. Świat globalizacji w wydaniu tym dotychczasowym najprawdopodobniej się kończy. Taka jest konstatacja tego dokumentu. A co w miejsce globalizacji? Regionalna integracja. Właśnie. I to też jest ukłon w stosunku do na przykład Ameryki Południowej i tego neobolivarianizmu w tym wymiarze geopolitycznym, czyli tych powstania wielu bloków, jak rozumiem, albo kontynentalnych, albo subregionalnych, no zależy o którym regionie świata też mówimy. Ale wracamy też do pierwotnego założenia. Ta integracja powinna, zdaniem Rosjan, odbywać się na gruncie po pierwsze
mniej więcej podobnych poziomów rozwoju gospodarczego danego obszaru integrującego się, a po drugie pewnej wspólnoty cywilizacyjnej. Mówiliśmy na początku już o tym, propozycji podziału świata na kręgi cywilizacyjne. I ona tutaj wyraźnie brzmi. Mamy też, o, jak Huntington, wielu byśmy mogli wymieniać. Mamy tutaj, jak Dugin, o, Dugin zresztą bardzo entuzjastycznie wyraził się na temat tej koncepcji, o czym za chwilę. Proszę Państwa, mamy też takie sformułowanie, też tutaj wielokrotnie padające i właściwie sformułowanie, które legło u przyczyn, podstawowych przyczyn, było jedną z podstawowych przyczyn argumentów aktualnie toczącej się wojny na Ukrainie. Niepodzielność bezpieczeństwa. To trzeba trochę wyjaśnić, bo tutaj Rosjanie argumentują i trudno też odmówić pewnej sensowności tej argumentacji, że budowa bezpieczeństwa jednego podmiotu nie może się wiązać z ograniczeniem bezpieczeństwa drugiego. Tak Rosjanie uzasadniają sprzeciw wobec rozszerzenia NATO pod granicę z Federacją Rosyjską. No i tu chodzi wyraźnie o to, że przykładowo, gdyby Ukraina miała wejść do NATO z taką intencją zapewnienia sobie bezpieczeństwa, no to jednocześnie nie może to się odbyć choćby dlatego, że to byłoby ograniczenie bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. I to w tym sensie przynajmniej jest jedną z głównych chyba tak naprawdę przyczyn tej nowej fazy konfliktu na Ukrainie, że tego nikt nie chciał słuchać. Ja absolutnie tego nie mam zamiaru usprawiedliwiać, natomiast też chciałbym, żebyśmy po prostu pochylili się nad tym i zrozumieli. I to, że to się znajduje w tym dokumencie, no jest wyraźnie przyznaniem ze strony rosyjskiej, że no tak, nikt nie chciał z nami o tym rozmawiać, więc a to dalej pozostaje naszą, zapewne, namiętnością. A to jest zasada ONZ-owska, nawiasem mówiąc, wynikająca z dokumentów podstawowych ONZ-u. Zasada, krótko mówiąc, mówiąca o tym, że nie zwiększamy własnego bezpieczeństwa kosztem bezpieczeństwa innych, w tym naszych sąsiadów. Dalej, bo tutaj odnośnie internetu jest też bardzo ciekawie. No, jeśli chodzi o ten internet, to ja mam tu pewną obawę. Otóż z jednej strony w tym dokumencie sporo jest mowy o wolności dostępu do internetu, informacji. Właściwie może wprost nie mówi się o cenzurze, ale mówi się o tym, że trzeba zwalczać różnego rodzaju ograniczenia. To jest nawiązanie oczywiście do ograniczeń narzucanych w krajach tak zwanego Zachodu w ciągu ostatniego roku. Zresztą w Rosji też funkcjonujących ograniczeń. W Chinach funkcjonujących w bardzo wielu miejscach, obiektywnie przyznajmy. No i jednocześnie tutaj się pojawia takie zastrzeżenie w tej doktrynie, w tej koncepcji, że zakazać trzeba promocji, cytuję, terroryzmu i ekstremizmu w internecie. To są bardzo jest szerokie. To trochę niebezpieczne, bo to właściwie możliwość prowadzenia dowolnej interpretacji pojęcia ekstremizmu. Nie mówię o terroryzmie. Tu sprawa jest jasna. Ktoś nawołuje do wysadzania się w miejscach publicznych. No, to też jest nawoływanie do terroryzmu. Amerykanie napadali na inne państwa, twierdząc, że walczą z terroryzmem. No tak, więc takie... te terminy czy te ograniczenia brzmią trochę niebezpiecznie, no ale cóż, pewnie Rosja się dostosowuje pod tym względem do trendów stosowanych w praktyce innych państw. Poza tym nie my pisaliśmy ten dokument. I ekologia, to też jest bardzo ciekawe, zwłaszcza w kontekście tego, jak w ostatnich latach to wyglądało. To znaczy, mówię tutaj o różnego rodzaju porozumieniach międzynarodowych. Pamiętacie Państwo, redukcja CO2, wszystkie te projekty, które zmierzały do ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych. A ja mam na to pewną spiskową koncepcję, ale to nie będę dzisiaj o niej mówił. Natomiast no, tutaj Rosjanie też stawiają pewną tamę. To znaczy, generalnie oni stoją na gruncie, tam się pojawia kwestia ocieplenia klimatu, konieczności redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ale? I nawet się pojawia kwestia konwencji klimatycznej, protokołu paryskiego i konwencji klimatycznej jeszcze z roku 1992, ale właśnie, zacytujmy, wsparcie prawa każdego państwa do samodzielnego wyboru optymalnych dla siebie mechanizmów i sposobów ochrony środowiska oraz adaptacji do zmian klimatycznych. Czyli to o tym decydować powinny suwerenne państwa, a nie powinno być w tej materii jakichś ogólnoświatowych, uniwersalnych standardów. Każdy sobie dba o tą ekologię w taki sposób, jaki jest jego zdaniem prawidłowy. I rzecz następna tutaj też w kontekście wojny na Ukrainie, zwłaszcza teraz, w tym momencie, kiedy to omawiamy, to jest kwestia ważna i wywołująca ogromny konflikt na samej Ukrainie, czy wewnątrz tamtego państwa, czyli kwestia religijna, prawosławie, którego Rosja, to już takie historyczne trochę odniesienie, znów mieni się obrońcą tego prawosławia, i język rosyjski.
że to są te dwie, przynajmniej na samej Ukrainie, to są te dwie cechy, które również podziela ogromna część społeczeństwa ukraińskiego, czyli używanie języka rosyjskiego i przynależność do tej cerkwi kanonicznej, cerkwi prawosławnej, no, których Rosja chce chronić. Chce zabezpieczyć prawo ludzi do posługiwania się językiem rosyjskim i do wyznawania prawosławia. Po raz pierwszy w dokumencie tego rodzaju pojawiają się tak wyraźne nawiązania do prawosławnej tożsamości, polityki zagranicznej, w tym konkretnym przypadku Federacji Rosyjskiej. Wcześniej raczej tego unikano, mówiąc o konieczności zachowania, tu też się o tym mówi, tego wielowyznaniowego charakteru. Zresztą przyznaje się, że tak, mamy tą naszą cywilizację, o której tu piszą autorzy, wielowyznaniową, ale jednak prawosławie jest tym elementem tożsamości wyróżnianym w sposób dość wyraźny w tym dokumencie programowym. No pewne nowum. No i polityka historyczna, to też już tożsamość. Mówiliśmy o tej tożsamości. To odnieśmy do Polski trochę, bo pewnie Państwo też pamiętacie, no to dobrych ileś lat trwało, a apogeum osiągnęło podczas samego początku tej nowej fazy konfliktu na Ukrainie, czyli ta wojna z pomnikami i w ogóle z miejscami pamięci upamiętniającymi wysiłek wojenny Armii Czerwonej, zwycięstwo, rozgromienie hitlerowców, no i też ocalenie narodu polskiego, umówmy się. I tutaj jaka była reakcja, proszę Państwa, Federacji Rosyjskiej? No zazwyczaj żadna. Znaczy tam media zrobiły jakiś materiał o tym, no ale nie było żadnych retorsji, a już na pewno Rosjanie nie podejmowali kroków podobnych. To znaczy, no nikt na przykład, nie wiem, nie zdewastował, państwo rosyjskie nie stwierdziło, że nie zlikwiduje miejsce pamięci w Katyniu, prawda? W związku z tym, że w Polsce tam zniszczono jakieś pomniki. No a teraz, uwaga, tutaj zacytuję, przyjęcie środków reagowania wobec innych krajów, ich koalicji, osób publicznych, organizacji i obywateli będących sprawcami wrogich działań skierowanych przeciwko obiektom rosyjskim mającym znaczenie historyczne upamiętniające znajdujących się za granicą. Czyli w tym wypadku już Rosjanie jednak stwierdzają, że jakaś, no nie wiemy jeszcze jaka, tak, ale jakaś forma reakcji będzie już w przyszłości występować. My wiemy jaka, zakaz, bo takie projekty ustaw już były wcześniej, tylko nie było tego w doktrynie polityki zagranicznej. Najprawdopodobniej na razie nikt jeszcze innego nic nie wymyślił. Zakaz wszelkiej aktywności finansowej, krótko mówiąc, tworzenie czarnych list persona non grata spośród osób, które w taki czy inny sposób przyczyniały się do likwidacji choćby pomników radzieckich, tym naruszania istniejących umów międzypaństwowych, jak ta umowa między Polską a no właśnie, Rosją w tej no, sprawie. To też jeszcze inny temat. No ale to nie byłoby chyba zbyt dotkliwe, bo możemy domniemywać, że większość tych osób biznesów raczej w Rosji żadnych nie prowadzi, kont tam nie posiada i pewnie raczej też tam się nie wybiera. Pytanie, czy tylko to są te formy reakcji jedyne? No na razie, może będą na razie takie wymyślono w Moskwie. Ale czy będą inne, nie wiemy, ale jest usankcjonowanie tego na poziomie nieco wyższym, bo tak właśnie w tym doktrynalnym, otóż to, dokumencie. No i prawa człowieka, kolejny ciekawy, proszę Państwa, to element. Sztyczek w nos dla Amerykanów akurat. Sztyczek zasypuj. Mocny, bo tak, po pierwsze założenie jest podstawowe, że te prawa człowieka z jednej strony nie mogą być argumentem służącym do jakiejś ingerencji, czy tym bardziej interwencji zbrojnej, zewnętrznej w suwerenne sprawy jakiegoś kraju. Ale z drugiej strony Rosjanie zapowiadają, dość znów analogicznie do MSZ-u Chin, który publikuje na ten temat raporty regularne i dokumenty, Rosjanie zapowiadają, zacytujmy, monitoring i ujawnianie prawdziwej informacji o przestrzeganiu praw i swobód człowieka na świecie. Przede wszystkim w krajach roszczących sobie pretensję do własnej wyjątkowości w sferze przestrzegania praw człowieka i ustalania międzynarodowych standardów w tym obszarze. No to tutaj chyba pola do interpretacji nie pozostawia, to Państwo doskonale wiecie, o kogo chodzi. Czyli będą uzupełniać te raporty chińskie. Zresztą rosyjskie MSZ już przygotowywało też takie raporty. Natomiast ostatnio głośne były raporty chińskiego MSZ-u na temat stanu przestrzegania praw człowieka, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Teraz większą aktywność na tym polu będzie pewnie również MSZ rosyjski wykazywać. Przejdziemy teraz do tego, co już trochę wspomniałeś, czyli do tego podziału, ja się zastanawiam, jak go nazwać, czy on jest terytorialny, polityczny, cywilizacyjny, a chyba właściwie każdy po trochu. To znaczy, jak Rosjanie postrzegają, jak teraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej będzie postrzegać świat. My trochę teraz, mówiąc w określonej kolejności o różnych obszarach świata, wskazujemy na sugerowaną przez rosyjski MSZ hierarchię.
hierarchię celów polityki zagranicznej i najważniejszych jej obszarów. Jako pierwsza wymieniona jest Eurazja oczywiście, to jest coś naturalnego, ona jest traktowana jako jeden wielki kontynentalny byt i mowa jest tutaj, uwaga, o perspektywie, dłuższej perspektywie, nie skonkretyzowanej oczywiście na poziomie tego dokumentu, stworzenia, zacytujmy, zintegrowanej przestrzeni ekonomicznej i politycznej Eurazji, czyli o chyba największym na świecie pod względem terytorialnym potencjału gospodarczego, surowcowego, demograficznego bloku integracyjnym na świecie. Za chwilę przejdziemy do... No tutaj też wymienia się konkretne instytucje, które miałyby tak, temu wielkiemu partnerstwu. Za chwilę jeszcze do tego przejdziemy, bo tu jest nowe pewne pojęcie, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to Eurazją przecież otacza od północy, akurat u granic Rosji, Arktyka. Arktyka zajmuje niezwykle istotne miejsce w hierarchii celów rosyjskiej polityki zagranicznej. Po pierwsze, mamy tam wyraźny sprzeciw wobec prób jakiejkolwiek eskalacji militarnej czy obecności, zwiększenia obecności zbrojnej mocarstw na obszarze Arktyki. Arktyka powinna być przede wszystkim czym? Północnym szlakiem morskim, który od lat planują Rosjanie. I uwaga... No, to jest partnerstwo z Chinami. No właśnie, prawda? Tu jest wyraźnie mowa w doktrynie o udostępnieniu północnego szlaku morskiego, częściowo przebiegającego przez wody terytorialne Federacji Rosyjskiej, graczom zewnętrznym, tym przyjaznym rzecz jasna. Wspomniałeś o Chinach, ale ostatnio na ten temat mówiły też władze tureckie, o dziwo, które są zainteresowane projektami infrastrukturalnymi takimi jak ten. Zresztą w tej strategii, no, proszę Państwa... Z Arktyki? Tak, z Arktyki. No, każdy chciałby korzystać w przyszłości, w tym flota handlowa Turcji, dobra. Tego szlaku skracającego przecież drogę między Azją a Europą. Z mapą mi się nie zgadzało. Tak. Nie, już nie chodzi o frachty z samej Turcji, ale po prostu o korzystanie ze szlaków. Otóż jeśli chodzi o ten wątek transportowy jeszcze na moment, zatrzymajmy się przy infrastrukturze. Rosjanie planują poza północnym szlakiem morskim jeszcze oczywiście szlaki lądowe. Potężne, gigantyczne, czyli na przykład ta magistrala kolejowa Amurska, kolej transsyberyjska. To wszystko ma ulegać modernizacji rozwojowi. Mosty na Amurze, czyli na granicy z Chinami. Szlaki, właśnie ważne są kierunki tych szlaków. Szlaki na wschód z Rosji i na południe. I na południe. Wschód i południe to są strategiczne kierunki szlaków potężnych infrastrukturalnych projektów, które Rosja zamierza realizować. To na przykład połączenie z Iranem, o którym chyba kiedyś wspominaliśmy. Mhm. Więc to kolejny element. No i właśnie, skoro Eurazja to dwie potęgi, dwie cywilizacje, w tym dokumencie też się sugeruje, że to odrębne cywilizacje, cywilizacja chińska. O Xi Jinpingie, jego zmowach z Władimirem Putinem w szczycie rosyjsko-chińskim mówiliśmy, ale przypomnijmy tylko właśnie... Którego pozdrawiam serdecznie. Też się przyłączam. Przypomnijmy tylko, że mamy do czynienia z pojęciem strategicznego partnerstwa. Po raz kolejny ono na poziomie tym doktrynalnym się już pojawia. No i wymieniane są oczywiście również Indie jako równie istotny partner dla Rosji w przyszłości. Zresztą przypomnijmy tradycję dość bliskiej współpracy jeszcze z czasów radzieckich pomiędzy Związkiem Radzieckim no i interesy, to znaczy Indiami. Teraz było też widać, jak to Indie głównie nabywały tą rosyjską ropę. No i właśnie, mamy bloki integracyjne. Tu się pojawia jedno kluczowe pojęcie. Ja na nie zwróciłem szczególną uwagę, bo ono się pojawia po raz pierwszy w tego rodzaju projektach. Proszę Państwa, wielkie partnerstwo eurazjatyckie. To jest koncepcja, którą w tej chwili Rosja będzie opracowywała w kolejnych szczegółach, w kolejnych obszarach. Natomiast zapamiętajmy to określenie, to jest bardzo istotne, dlatego że to ma być swego rodzaju synteza tych projektów integracyjnych i projektów współpracy, które na tej gigantycznej eurazjatyckiej przestrzeni już funkcjonują, już zostały powołane. Dość szeroko geograficznie, bo Eurazjatycka Unia Gospodarcza, przypomnijmy, kraje postradzieckie. Postradzieckie, tak. Nie wszystkie oczywiście, ale pewna ich część. Szanghajska Organizacja Współpracy, przypomnijmy, powołana przez Chiny i Rosję, to sfera bezpieczeństwa. Odsyłamy zainteresowanych do filmu Miliardy przeciw miliarderom, też tak. Na zdrowy rozum. Mhm. Dalej mamy, proszę Państwa, oczywiście jeden pas
jeden szlak, czy jedną drogą, czyli ten projekt chiński nowego jednego szlaku. Tak. To też zdaniem Rosjan trzeba włączyć do tego wielkiego partnerstwa eurazjatyckiego. No i uwaga, ASEAN, czyli państwa Azji Południowo-Wschodniej głównie, sięgają zatem dalej na wschód, sięgają do takich krajów, ogromnych przecież rynków zbytu też, jak Indonezja, jak Malezja, jak wszystkie kraje wyspiarskie, aż po kraje pacyficzne, aż po region Pacyfiku. Czyli ambitnie, prawda? Rozszerzenie pojęcia integracji eurazjatyckiej za pomocą sformułowania o tym wielkim partnerstwie eurazjatyckim. Ale to w sensie geograficznym właśnie to jest ta Eurazja, prawda? Ten wielki kontynent. No właśnie, i tu jest też takie dodatkowe podkreślenie tego kierunku, dlatego że w jednym z podrozdziałów koncepcji pojawia nam się region Azji Pacyfiku. To jest sformułowanie używane często w dokumentach polityki zagranicznej amerykańskiej zresztą też, chociaż oni czasami mówią o Indo-Pacyfiku, różnie to tam jest określane, ale znów wskazanie właśnie na ten wektor, czyli szerzej, nie tylko Chiny, nie tylko Indie, ale również rozwój współpracy z pozostałymi istotnymi graczami w tym choćby regionie. Ta Indonezja, której my nie dostrzegamy, albo wiemy tylko o tym, że mają odwrotną flagę niż my, jeśli chodzi o kolorystykę, przecież to jest jeden z największych krajów na świecie pod względem ludnościowym. No, ale idziemy do kolejnych obszarów. Cywilizacyjnie. Właśnie, tutaj cywilizacyjnie jest wymieniony, proszę Państwa, świat islamski jako coś osobnego. No to już nie ten klucz geograficzny, a właśnie klucz cywilizacyjny. No i kogo zaliczają do świata islamskiego? To znaczy oni zaliczają oczywiście mnóstwo krajów, natomiast istotne jest to, kogo wymieniają z nazwy. Na pierwszym miejscu Iran. Normalnie. Na drugim Syria, czyli tradycyjny sojusznik. Też mało zaskoczenie, ale na trzecim już jest zaskoczenie. Właśnie, Arabia Saudyjska i czwarte też Zjednoczone Emiraty Arabskie. Czyli te kraje, które aspirują czy do BRICS, czy do zaczęły, zdecydowały się na odejście od jednostronnej polityki zorientowanej na Waszyngton i przechodzą do współpracy z tym właśnie wielkim eurazjatyckim blokiem. A poza tym mają organizację. Jest Organizacja Współpracy Islamskiej i jest też organizacja zrzeszająca tylko część z tych krajów, oczywiście tych etnicznie arabskich, Liga Państw Arabskich. Na te organizacje Rosja będzie stawiała, będzie wspierała tą integrację regionalną właśnie pod ich auspicjami. No i pojawia się też ważny dla świata arabskiego wątek, wątek rozwiązania, próby przynajmniej rozwiązania konfliktu palestyńskiego. Oczywiście przy zachowaniu, to jest kolejny kraj wymieniany, oczywiście już nie w kontekście świata arabskiego czy islamskiego, ale państwo Izrael jest wymienione w tej doktrynie z takim wskazaniem, że sugestią, że Rosja ma potencjał do prowadzenia do zakończenia, czy może złagodzenia konfliktu palestyńskiego w przyszłości. Cały ten obszar, o którym mówimy, proszę Państwa, to jest jakby nie było, geograficznie popatrzmy, owa Eurazja, więc to też ma być obszar potencjalnie objęty owym wielkim partnerstwem eurazjatyckim. Cały obszar islamski, cały obszar państw arabskich, włącznie z Afryką Północną, chociaż Afryce poświęcony jest odrębny podrozdział. No właśnie pytanie, czy, to jest, czy Magreb jest z tego jakby no wyłączony, no bo to trochę też cywilizacyjnie inny. No ale właśnie. Ale Afryka ma być jednym z biegunów. I co zresztą nie jest niczym dziwnym, ani też niczym nowym. Natomiast nowe jest to, że Rosjanie podchodzą do tematu Afryki w taki sposób. Znaczy, nie godzą się już na to, że Afryka jest przedmiotem tego neokolonializmu europejskiego, czy po części też amerykańskiego. Natomiast deklarują wsparcie i tutaj zarówno militarne, no to już grupa Wagnera tam akurat jest dość aktywna, ale też, proszę Państwa, wsparcie technologiczne właśnie w tym dziele, by Afryka stała się faktycznie tym jednym z nowych biegunów. No i tutaj pojawia się, wymieniane jest forum współpracy, forum partnerstwa Rosja-Afryka, którego szczyt odbywał się niedawno, tylko przyćmiło to trochę spotkanie Xi Jinpinga z Władimirem Putinem mniej więcej w tym samym czasie. Rosja prowadzi i zamierza prowadzić bardzo aktywną politykę na kierunku afrykańskim. Zresztą myślę, że ciągu. Tutaj na pewno w porozumieniu z Chinami, które już zaczęły to robić dobrych kilkanaście lat temu. Twój ulubiony region, Ameryka Łacińska i Karaiby, jest na następnym miejscu. Ale to już samo to, że Karaiby zostały tutaj wymienione obok, jest ciekawe, no bo Karaiby to jest troszeczkę inny region, to znaczy on zawsze był zdominowany przez tą politykę postkolonialną, nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale też Wielkiej Brytanii.
Więc to jest też troszeczkę uderzenie w tą stronę. Natomiast, no tak, tutaj Rosjanie deklarują jak najbardziej wsparcie dla emancypacji Ameryki Łacińskiej spod wpływów Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dopiero co tydzień temu na zdrowy rozum mówiliśmy o Meksyku, no to jest element tej samej gry tak naprawdę. No ale właśnie, warto zauważyć, kogo Rosjanie wymienili z imienia, że tak powiem. A tylko cztery kraje. Kubę, Nikaraguę, Wenezuelę, z którymi łączą je bardzo bliskie stosunki, ale do tego jeszcze mamy Brazylię. Kwestia skali. Napomknijmy, że oczywiście Brazylia jest wiodącym graczem na tym obszarze, ale napomknijmy też o tym, że ta bliskość wobec Brazylii jest niezależna od przemian politycznych tam zachodzących. Czy prezydentem był Bolsonaro, czy prezydentem jest obecnie Lula da Silva. Ta geostrategiczna bliskość istnieje jest w Brazylii konsensus, no ale to też jest na osobny program, prawda? Natomiast Rosjanie wymieniają po pierwsze te kraje, które wspierają ich na forum ONZ bezpośrednio, tam nie ukrywając się, czy nie jakoś tam nie chowając się za neutralnością, tylko wprost wspierają. No i z drugiej strony wymieniają tego największego gracza, bez którego integracja w Ameryce Łacińskiej jest niewykonalna, czyli Brazylię. Powróćmy do nas, do naszej kochanej Europy. No właśnie, ale proszę Państwa, dlaczego wracamy do Europy? No bo Europa właśnie tutaj została wymieniona. Dopiero w tym miejscu. Za wszystkimi tymi kontynentami, regionami czy cywilizacjami. No i cóż, po pierwsze Europa niestety, proszę Państwa, po raz pierwszy w dokumentach Federacji Rosyjskiej takiego poziomu określana jest jako kontynent, większość którego jest nieprzyjazna. Jest nieprzyjazna wobec Federacji Rosyjskiej. Ale większość. Zostawiają Rosjanie pewną furtkę, bo interpretują ten brak przyjaźni między Rosją a Europą jako efekt ingerencji Stanów Zjednoczonych i to bezpośrednio pada. Zacytujmy. Głównym czynnikiem utrudniającym normalizację relacji Rosji z państwami Europy jest strategiczna polityka Stanów Zjednoczonych i ich niektórych sojuszników, tu chyba chodzi o nas i kraje bałtyckie, albo Wielką Brytanię z drugiej strony. Może o nasze władze. Albo władze. Nakierowana na stworzenie i pogłębienie podziałów w regionie europejskim, które mają osłabić konkurencyjność gospodarki i Rosji, i krajów Europy. Ograniczyć suwerenność krajów europejskich i zagwarantować globalną dominację Stanów Zjednoczonych. Czyli Rosja też puszcza oko trochę do tego zachodu Europy, że jak tylko się uwolnicie, jak tylko się wyemancypujecie, to bardzo chętnie wrócimy. W odległej przyszłości Rosja uważa, i wynika to z tego dokumentu, że nasz kontynent, stary kontynent, mógłby stać się częścią owego wielkiego partnerstwa eurazjatyckiego. Tym bardziej, że z tego zbioru w dokumencie zostaje wyłączony, no właśnie, Stany Zjednoczone Ameryki i całość tego świata anglosaskiego. A to jest ciekawe sformułowanie, bo jest podrozdział Stany Zjednoczone i świat anglosaski. Oczywiście Wielka Brytania w tym kontekście, o czym już mówiliśmy wielokrotnie, w kontekście geopolitycznym nie stanowi części Europy. Stanowi część geopolitycznie, część owej kolejnej sfery cywilizacyjnej, sfery anglosaskiej. I tutaj już jest bardzo dyplomatycznie, bo mówi się o tym, że możliwy jest dialog międzynarodowy w przypadku międzymocarstwowy, międzymocarstwowy, przepraszam, w przypadku odrzucenia dążeń hegemonicznych. No, czyli jak rozumiem, po zakończeniu tego konfliktu, nie mówię tutaj już w sensie bezpośrednim militarnym, no ale po zakończeniu kształtowania się tego. Świat anglosaski został potraktowany bardzo zdawkowo w tym dokumencie i zanim za światem anglosaskim, za Europą, możemy się pocieszać, że nie jesteśmy ostatni, jest jeszcze Antarktyda. Wspominana tam, trzeba się trzymać bardzo zdawkowo, trzymać dawno przyjętych konwencji gwarantujących zdemilitaryzowany charakter tego obszaru i nie doprowadzić do konfrontacji właśnie tam na biegunie. No mamy nadzieję, że pingwiny z Antarktydy są bardzo zadowolone z tej deklaracji. No ale pokazuje to hierarchię ważności, proszę Państwa. Natomiast jest jeszcze jeden wątek, który niektórym się spodoba, inni go skrytykują. Mianowicie pewne przesłanie ideologiczne całego tego dokumentu. On posiada warstwę ideologiczną. To jest spór w tej chwili toczony, właściwie już od lat toczony wśród intelektualistów rosyjskich. Konstytucja Federacji Rosyjskiej z 1993 roku, przyjęta w okresie jelcynowskiej smuty, przypomnijmy, w atmosferze dławienia właściwie demokratycznych procesów wówczas przez administrację Borysa Jelcyna w roku 1993. Otóż ta konstytucja była odwzorowaniem pewnych modeli zachodnich, a nawet
zrobieniem kilku kroków dalej, tych oczekiwanych przez Zachód. W tej konstytucji pojawia się na przykład sformułowanie o zakazie istnienia ideologii państwowej. Ale wbrew temu zakazowi istnienia ideologii państwowej, który wówczas chcący przypodobać się Zachodowi Jelcyn wprowadził do ustawy zasadniczej rosyjskiej, mamy wyraźne nawiązania ideologiczne, epoka się już zmieniła, warto to dostrzec, w tak ważnych dokumentach, jak omawiana dzisiaj przez nas koncepcja polityki zagranicznej Rosji. I tu mamy takie sformułowanie. Otóż celem tej polityki, polityki zagranicznej jest również, zacytujmy, neutralizacja prób narzucania pseudohumanistycznych i neoliberalnych, czyli odrzucenia określonych ideologii, założeń ideologicznych prowadzących do zaniku tradycyjnych dla ludzkości drogowskazów duchowo-etycznych i zasad moralnych. Tutaj wtrącenie ode mnie, ja się bardzo cieszę z tego punktu, niezależnie od tego, jak ja podejdę do niego czysto politycznie, ale bardzo się cieszę z tego, że zostało to wreszcie nazwane po imieniu, że Rosjanie nie używają tego, przepraszam, moim zdaniem strasznie głupiego pojęcia marksizmu kulturowego, bo marksizm nie może być kulturowy z założenia, tylko nazywają to po imieniu. Tak, to jest element neoliberalnej. To jest neoliberalizm, faktycznie właściwa kwalifikacja politologiczna. Natomiast, proszę Państwa, jedna bardzo istotna uwaga. Ten dokument w żadnej swojej części nie proponuje narzucania przez Rosję swojej cywilizacji jakimkolwiek cywilizacjom innym. On jest oparty na doktrynie tak zwanego pluralizmu cywilizacyjnego. Świat ma być różnorodny, każdy ma się rozwijać swoim własnym, wybranym przez siebie torem. I Rosja nie chce wchodzić w buty hegemona. To jest też wielokrotnie tutaj podkreślane. A podkreśla się cały czas szacunek dla wyboru drogi ustrojowej, dla kultury wynikającej z przynależności do określonego kręgu cywilizacyjnego. Wypisz, wymaluj. Aleksander Długi. No właśnie, to jest to ostatnie pytanie, które chciałem Ci zadać w tym programie. To znaczy, czy jesteś w stanie wskazać jakieś reakcje na powstanie dokumentu, które warto by były naszej uwagi? Czy te reakcje, jak już powiedziałem, my mit trochę Aleksandra Dugina kiedyś już rozwiewaliśmy w jednym z naszych programów. Natomiast na pewno współautorem tego dokumentu nie jest Aleksander Dugin, od razu warto zastrzec. Ale Aleksander Dugin stwierdził, że to jest najważniejszy dokument od upadku Związku Radzieckiego. Najważniejszy dokument programowo-ideowy określający miejsce Rosji we współczesnym świecie. On by niektóre rzeczy, jak twierdzi, nazwał nieco inaczej. Na przykład Eurazjaci czy Neoeurazjaci mówią o tak zwanym państwie kontynencie, nie o państwie cywilizacji, tylko o państwie kontynencie. Ale to są kwestie drugorzędne. Generalnie on twierdzi, że dopiero obecna faza gorącej konfrontacji z Zachodem wymusiła na dotychczas na siłę trochę upodobniających się do owego Zachodu, czy próbujących mu się przypodobać elitach politycznych współczesnej Rosji, jasną deklarację ideologiczną o charakterze cywilizacyjnym, podkreślającym właśnie tą cywilizacyjną odrębność. Więc ja dostrzegam tutaj duże podobieństwa z tym, co Aleksander Dugin, no, czy szerzej neoeurazjaci rosyjscy, wcześniej eurazjatyzm klasyczny rosyjski, głosi od wielu, wielu lat. Właśnie teza odrębności cywilizacyjnej. No, ale z drugiej strony mamy przecież liberałów w Rosji, prawda? Mamy liberałów również, tak zwanych liberałów, tak to określmy, którzy są mocno krytyczni wobec eurazjatyzmu, wobec tych koncepcji przez Dugina wysuwanych. Mamy środowiska dość mocne intelektualnie, jak choćby środowisko pisma Rosja w polityce globalnej. I tam mamy dość ciekawe wypowiedzi choćby Fiodora Łukianowa, który również konstatuje, Zachód niestety i trend na Zachód i chęć za wszelką ceną tego, by stać się częścią owego Zachodu, zbankrutował jako koncepcja polityki zewnętrznej, zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Rosja została skutecznie przez ów Zachód, zdaniem Łukianowa i środowiska przez niego reprezentowanego, skutecznie zmuszona do całkowitej zmiany wektorów, której właśnie jesteśmy świadkami i której odzwierciedlenie znajdziemy w tym dokumencie. Dialektyka. Zadawane często pytanie, czy do stanu wojennego musiało dojść, istnieje tylko jedna logiczna odpowiedź. Musiało dojść. Widocznie musiało, skoro doszło. No, tak to trochę wygląda, bo no, wiecie Państwo, no też analizując, jeżeli ktoś głębiej troszeczkę wejdzie w te relacje Rosji z Zachodem, no to przecież ewidentnie
widzimy przez te, nie wiem, 10, 15, nawet 20 lat, że nikt tak naprawdę Rosji, mimo iż elity rosyjskie faktycznie tego chciały, nie chciał dopuścić do tego stołu wielkich. Nie, Rosja miała być tam co najwyżej kelnerem, jeżeli będziemy się posługiwać tym barwnym porównaniem. No i w tym momencie Rosja już poczuła się zmuszona do tego, żeby traktować swoją drogę jako odrębną. Niektórzy w tym Dugin wspomniany szli dalej, mówili wręcz, że Rosja miała być obszarem owego panowania neokolonializmu, podporządkowanego obszaru, zaplecza surowcowego, hegemonicznych potęg anglosaskiego zachodu, no, tego jądra zachodu. To już wyraził Joe Biden, nazywając Rosję stacją benzynową. Mówią to wprost. Więc nie pozostawiają chyba wyboru i autorzy tej koncepcji, pomijając wszelkie bieżące aspekty polityczne, wojny na Ukrainie i tak dalej, najprawdopodobniej właśnie nie mogli napisać czegoś innego. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w ramach Na Zdrowy Rozum. Czekamy na Państwa w komentarze. Żegnają się Mateusz Piskorski. Dziękuję i do widzenia. I Tomasz Jankowski. Do zobaczenia.